Rynek Jaworzna, food trucki i oni, pożeracze burgerów. Kochani, jesteśmy na rynku w Jaworznie, gdzie zaparkowały te mobilne restauracje food trucki. Będą tutaj do niedzieli, więc serdecznie Was zapraszamy. Każdy znajdzie dla siebie tutaj coś dobrego i zaspokoi swoje podniebienie. Obok mnie czworo śmiałków, którzy, uwierzcie mi, nie mogą się już doczekać, by wypełnić swoje żołądki tymi pysznymi burgerami. Kochani, za chwilę przedstawimy każdego z osobna, ale najpierw chodźcie, zobaczymy, co będą jedli. Co dobrego będą jedli dzisiaj nasi śmiałkowie? Prawdziwe królewskie burgery. Mamy tutaj 2 razy 190 gram wołowiny, 3 razy cheddar i do tego duży plaster boszczu. Także naprawdę po królewsku. Konkretnie. Dadzą radę? Jak to zjedzą, muszą. Jest tak pyszne, że na pewno dadzą radę, a jak to zjedzą, to będą szczęśliwi. To zobaczymy, wszystko się okaże za chwilę. A najszczęśliwszy będzie ten, kto zje najszybciej. Tak jest. Cześć, jestem Artur, jestem z Jaworzna. Lubię szybko jeść i w magiczny sposób sprawiam, że wszystko, co mam na talerzu, znika. Jesteś gotowy na pojedynek? Jestem gotowy, bardzo głodny, także czekam na burgera. No zobaczymy. Witam, mam na imię Filip, pochodzę z Ciężkowic i chciałbym dzisiaj się sprawdzić, aczkolwiek widzę, że konkurencja jest bardzo mocna, no zobaczymy, co się stanie. Myślisz, że dasz radę? Nie wiem, zobaczymy. Tak okaże się. Cześć, jestem Mateusz, jestem z Jaworzna. Zgłosiłem się, bo lubię jeść takie różne potrawy, hamburgery i różne rzeczy. Witam, jestem Andrzej z Jaworzna. Znajomi nie boją się, że po imprezie coś zostanie. A dlaczego chciałeś wziąć udział w konkursie? Wszyscy mnie nakłaniali, zobaczymy. Lubisz jeść? Lubię. Okaże się. Kochani, oczywiście wszyscy śmiałkowie są pełnoletni i świadomi swoich czynów. No to się jeszcze okaże. I taki jeden przekaz ode mnie, nie powtarzajcie tego w domu, bo później może być ciężko. Zasady konkursu są bardzo proste. Włączamy start, macie 3 minuty, by pochłonąć to cudeńko na stole. No i co? Kto pierwszy? Ten lepszy. Czas start! Dopingujemy, kochani, dopingujemy! No powiem Wam, że mnie już w żołądku kręci, jak widzę to, co się dzieje. Tutaj technika widzę jakaś lepsza. Kochani, dopingujemy ich trochę. O, Andrzej! Andrzej, dawaj, czadu! No i co, macie już dość? Widzę, że nie. Dają czadu. No powiem Wam, że ubywa. Pomidorek tu jeszcze wypadł. Jak coś, to klepnę. Ten pan to bardzo elegancki. Za każdym gryzem wyciera sobie buźkę. No widzicie, jak elegancko? Chyba już mają dość powoli. Zobaczymy, jak powiemy im, że mają jeszcze jednego zjeść. Andrzej, wszyscy po kolei. Zjedzony. No elegancko. Mało. Dawajcie drugiego hamburgera, bo panu mało.
Burgera, burgera! Brawo, brawo, brawo! Mamy tutaj zwycięzcę dzisiejszej rundy. I co, wszystko ok? No to teraz jeszcze jeden jest, panie. Panowie, nie odpuszczamy, nie odpuszczamy. Jedziemy dalej. Brawo, brawo, jest! Dobry. Ale pomidor ze skórką. No i mamy dziś zwycięzcę dzisiejszej rundy. Jak wrażenia, jak żołądeczek w tej chwili? Żołądek dobrze, jeszcze coś tam wpadnie, myślę, do żołądka. A burgery bardzo pyszne. No to super, to zawodnik pierwsza klasa. Tutaj mamy drugiego zwycięzcę. Jak? Bardzo dobry hamburger. Dobry? Szczerze, tak, ale jednak pomidor był ze skórką. Nie, żartuję, bardzo dobry. Zmieści się coś jeszcze? Podejrzewam, że tak. Jak u ciebie, ciężko było? Co o technikach, bo na ekranie się za dużo powietrza, ale burger przepyszny. No to najważniejsze. I jak wrażenia? Bardzo dobre, wolałem się delektować, bo tu widziałem, że kolega strasznie szybko popłynął. Wiedziałem, że z tego nie będzie, więc wolałem smakować sobie tego burgera. Ale dobry. Bardzo dobry, wyśmienity. Zmieści się coś jeszcze? Myślę, że tak. Gotowy na rundę drugą? Będę przygotowany na górę. Zobaczymy. Gratulacje. Dzięki. Kochani, dzisiejszy pojedynek wygrał pan Mateusz. Wyjątkowy pasibrzuch, właśnie tak mogę o nim powiedzieć. A my, kochani, widzimy się jutro na rundzie drugiej. Zobaczymy, czy oni też będą, czy nie zrezygnują.